Właściwie śmiało można powiedzieć, że to miejsce służy mieszkańcom już od dobrych kilku miesięcy, aczkolwiek dopiero wraz z ukończeniem ogrodzenia jest to inwestycja kompletna. Zabytkowy park w Ochli zyskał nowe alejki spacerowe, pojawiły się też nowe ławki i mostki nad dopływającym do rozległego stawu strumieniem, uporządkowana została zieleń oraz pojawił się nowy, słoneczny taras, który jednocześnie podczas plenerowych imprez może pełnić rolę sceny. Teraz czas na oficjalne otwarcie, które nastąpi u progu jesieni, już w najbliższą sobotę. Park stanie się jednym wielkim miejscem piknikowym. Tak to się wszystko zbiegło, po prostu ostatnie prace, które teraz zakończamy, to jest ogrodzenie, to wszystko i nasadzenia te, które ubytki były i spotkała nas już jesień. Od czasów rewitalizacji tego parku tutaj i mieszkańcy przyjezdni z Zielonej Góry, tak samo tutaj w ciągu dnia czy wieczora zawsze ktoś jest. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko naszych, tutaj naszej miasta Zielonej Góry i dzielnicy, ale z okolicznych gmin tak samo na uroczyste otwarcie w sobotę o godzinie 12. Otwarcie parku jest imprezą skierowaną przede wszystkim do rodzin z dziećmi, bo to właśnie dla nich będzie tu najwięcej atrakcji. Aczkolwiek nie da się ukryć, że dorośli na pewno też znajdą tu coś dla siebie, a przede wszystkim spędzą miło czas w przyjemnym, zielonym miejscu. Nastawieni jesteśmy na dzieci, to tutaj będzie prowadzenie dobrego klauna, Bodzia. Następnie będzie pokaz młodzieżowej szkółki piłkarskiej z Orzy Ochla. Występ oczywiście naszych słynnych karateków z Ochli, z Marcina Janety Żuka. Następnie pokaz nowego sprzętu strażackiego, występ naszej szkoły podstawowej w Ochli, tak samo uczniowie zaśpiewają w chórze lub soliści. No i wiele atrakcji, oczywiście jakieś kiełbaska, tam coś jeszcze napoje czy coś takiego, takie rzeczy. Dodajmy, że zrewitalizowany park w Ochli to kolejne miejsce, któremu udało się przywrócić dawny blask w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizowanych w oparciu o środki z Unii Europejskiej.